Cześć, nazywam się Piotr Brządziel i reprezentuję firmę Top Personal Branding, czyli miejsce, w którym budujemy marki osobiste na najwyższym poziomie. W trakcie tego krótkiego materiału wideo opowiem Wam o tym, w jaki sposób marka osobista pozwala Wam na to, aby podnieść swoją widoczność wewnątrz organizacji i na zewnątrz firmy. Skąd takie pytanie? Otóż w trakcie każdego szkolenia i każdego spotkania i każdej prezentacji opowiadam Wam o tym, jakie są nadrzędne cele, jakie są nadrzędne korzyści z tego, że sprawnie, skutecznie i autentycznie budujecie swoją markę osobistą. I te cele są zawsze dwa, a rezultat jest zawsze jeden. Dwa cele, dla których każdy z nas chce. Powinien mieć markę osobistą, to jest po pierwsze większy zasięg, a po drugie większy wpływ. Dlaczego większy zasięg? No, każdy z nas myślę, że chciałby być bardziej widoczny i docierać do większej ilości potencjalnych klientów albo potencjalnych osób, które są zainteresowane naszymi umiejętnościami, niezależnie od tego, czy to jest wewnątrz organizacji, czy poza nią. Więc de facto z definicji interesuje nas to, żebyśmy mieli możliwość dotarcia do jak największej ilości osób, które są zainteresowane współpracą z nami. Dlatego ten zasięg, potencjalny największy zasięg i dotarcie do osób, które są potencjalnie zainteresowane współpracą z nami, jest jednym z kluczowych elementów, jednym z kluczowych celów, dla którego budujemy markę osobistą. Drugi element, oprócz tego zasięgu, to jest większy wpływ. Chodzi nam o to, aby to, co wypowiadamy, to, co publikujemy, te treści, które przygotowujemy, miały jak największy pozytywny wpływ na naszych odbiorców, żeby skłoniły ich do refleksji, do rozmowy, do zaproszenia do kontaktu albo do zakupu. Czyli po pierwsze interesuje nas większy zasięg, czyli szersze dotarcie do potencjalnych współpracowników lub klientów. Po drugie interesuje nas większy wpływ, czyli to, żeby słowa, które produkujemy, które wypowiadamy, ludzie zapamiętali, zrozumieli i żeby one skonwertowały na jakąkolwiek akcję. No i dzięki temu zasięgowi i dzięki większemu wpływowi na odbiorców interesują nas konkretne wyniki biznesowe. Większy zasięg, większy wpływ i przełożenie tych elementów na biznes. To nas zawsze interesuje. I teraz ja bardzo często dostaję pytania, dobrze, no to mając już podstawę marki osobistej, jak mogę zrobić, żeby zwiększyć swój zasięg, żeby być po prostu bardziej widoczny? I bardzo często te pytania odnoszą się do sytuacji, kiedy potrzebujemy zasięgu większego wewnątrz organizacji, więc pojawia się takie pytanie, jak być bardziej widocznym wewnątrz organizacji. No i poszukałem sobie trochę informacji w sieci i znalazłem ciekawe, w cudzysłowie, porady, jak być bardziej widocznym wewnątrz organizacji. No i tutaj są te porady wypisane w punktach od 1 do 10. Możecie je sobie przeczytać, są wypisane na slajdzie. Czy one są skuteczne? Nie wydaje mi się, bo być może to pytanie, jak być bardziej widocznym wewnątrz organizacji, nie jest dobrze zadanym pytaniem, bo to jest chyba trochę tak, jakbyśmy zadali pytanie, dobrze, to jak chodzę na siłownię, to jak zrobić, żeby być bardziej zdrowym w pracy, ale nie do końca w domu. Jeżeli się rozwijam i się szkolę, no to jak może to wpłynąć tylko i wyłącznie na moje życie prywatne, a nie w biznesie? Więc ja uważam, że to pytanie, jak bardziej widocznym wewnątrz organizacji, nie do końca jest dobrze zadanym pytaniem. Dlaczego? Ponieważ bardzo trudno, w mojej opinii, jest rozróżnić to, co robimy wewnątrz organizacji i na zewnątrz organizacji, zwłaszcza w kontekście personal brandingu. Ciężko mi jest wyróżnić, co mogę robić tylko i wyłącznie tutaj, wewnątrz firmy, a co mogę robić tylko i wyłącznie na zewnątrz. Dlatego uważam, że dobre pytanie, które możemy zadać, to jak być bardziej widocznym. A efekty tego będą widoczne zarówno wewnątrz w firmie, jak i na zewnątrz, dla ludzi poza firmą. Więc ja nie mam przynajmniej sposobu na to, żeby bardzo mocno rozgraniczyć te aktywności, dlatego uważam, że to pytanie to jest prawidłowo zadane pytanie, czyli jak być bardziej widocznym? Efekty tego będą do odczucia zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. No i przechodząc już od tego,
dużego pytania, czy pytania na wysokim poziomie, oto kilka porad, sugestii i takich informacji, które mogą być ciekawe dla Was, jeżeli już macie podstawy budowy marki osobistej, to znaczy wiecie, w jakim kierunku chcecie iść. I chcę opowiedzieć o trzech elementach dzisiaj. Czym się może różnić LinkedIn od Yammera i Google Plus? To jest to pytanie od ludzi, którzy mają wewnątrz organizacji, wewnętrzne sieci, korzystają z Yammera albo z Google do wewnątrz organizacji. Opowiemy sobie o tym, w jaki sposób LinkedIn podchodzi do czegoś, co się nazywa thought leadership, czyli budowania takiego przywództwa, jeśli chodzi o myślenie i produkcję ciekawych treści. Na sam koniec opowiem Wam o zasadzie 99.1, która pozwoli Wam, nawet jeżeli nie macie zbyt dużo czasu, na to, żeby być bardziej widocznymi, bardziej aktywnymi, no i bardziej wartościowymi użytkownikami sieci społecznościowych. Więc fundamentalne pytanie, powracające właściwie do tego pytania z początku tego materiału, czy można być wewnątrz bardziej widocznym albo na zewnątrz? I tutaj pytanie brzmi, jaka jest więc różnica między LinkedIn, Google Plus i Yammerem? I według mnie, jak patrzę sobie na te rozwiązania, to ja nie widzę istotnych różnic, oprócz oczywiście tego, że Yammer jest narzędziem wewnętrznym i nikt z zewnątrz nie ma do niego dostępu. Podobnie jest z Google Plus, że to są wewnętrzne narzędzia, z których możecie korzystać wewnątrz organizacji. Nikt poza pracownikami danej firmy nie ma dostępu do tych sieci społecznościowych, w przeciwieństwie do LinkedIn. Natomiast, jakby idąc tym tropem myślenia, którym ja idę, zasadniczo różnica jest żadna. Nie ma takiej różnicy. Dlaczego? Bo ludzie podobnie zachowują się na LinkedIn, podobnie zachowują się na Yammerze, podobnie zachowują się na Google Plus, zwłaszcza w kontekście biznesowym. Więc te rzeczy, o których będę Wam mówił, możecie równie dobrze zastosować na LinkedIn, jak i na Yammerze i na Google Plus. Dlatego tutaj ta odpowiedź, czy można coś robić ekstra we w organizacji, korzystając z Yammera albo z Google Plus, nie ma jakby zdecydowanie mocnej odpowiedzi, przynajmniej ja nie mam. Jeżeli Wy macie, bardzo chętnie ją usłyszę i podzielę się nią z ludźmi, którzy ode mnie uczą się budowania marki osobistej i personal brandingu, więc jeżeli macie takie porady, bardzo chętnie usłyszę. Natomiast co do zasady, z mojego doświadczenia nie ma wielkiej różnicy. Być może jesteście sobie w stanie na trochę więcej pozwolić otwartości, szczerości, poczucia humoru wewnątrz organizacji, bo te dane najprawdopodobniej nigdy nie dostaną się poza firmę. Natomiast co do zasady i co do przykładów, które będę za chwilę podawał, one równie dobrze działają zarówno na LinkedIn, jak i na Yammerze oraz na Google Plus. Jedna strategia, którą absolutnie polecam każdemu, wejdźcie sobie na LinkedIn i po prostu dodajcie do swojej sieci społecznościowej wszystkich pracowników najbliższych waszej firmie. Jeżeli pracujecie w firmie polskiej, dodajcie sobie wszystkich ludzi, których macie na LinkedIn z danej firmy. Jeżeli pracujecie w polskim oddziale międzynarodowego koncernu, to także możecie dodać sobie do listy przyjaciół i znajomych na LinkedIn swoich kolegów z biznesu. Wtedy to, co będziecie publikować, to, co będziecie komentować i to, co będziecie udostępniać, będzie też widoczne wewnątrz organizacji, dlatego że wasi koledzy także korzystają z LinkedIn. Więc jeżeli nie ma wielkiej różnicy, to te same strategie i te same techniki możemy wykorzystać zarówno na LinkedIn, jak i na Yammerze, jak i na Google Plus. Dobrze, mamy zrobiony temat różnicy między LinkedIn, Yammerem i Google Plus, a teraz chcę Wam opowiedzieć w krótkich przykładach, co możemy zrobić, żeby skutecznie publikować treści w mediach społecznościowych. LinkedIn ma przygotowany taki specjalny dokument i specjalny framework do tego, co możemy publikować tak, żeby to było wartościowe dla innych ludzi. I oni to nazywają Industry Thought Leadership. Mamy tutaj przykłady trzech tematów, które są zawsze atrakcyjne i zawsze ciekawe dla ludzi z waszych sieci społecznościowych. Po pierwsze, jest to właśnie Industry Thought Leadership. To jest pierwszy temat, na który możecie publikować.
To mogą być Wasze poglądy na temat tego, co się dzieje w branży, na temat wiadomości, trendów i przyszłości. Ja zawsze, kiedy pracuję z klientami, to mówię: dobrze, będziemy publikować treści w tych trzech obszarach. To jest Industry Thought Leadership, czyli Wasze podejście na temat branży. Drugi element to jest Product Thought Leadership, czyli to, co możecie powiedzieć na temat produktów w Waszej firmie i tych, które funkcjonują także w branży. I trzeci obszar to jest Organizational Thought Leadership, czyli to, co możecie powiedzieć na temat tego, jak funkcjonuje Wasza organizacja. Industry, czyli branża, produkty i organizacja. I fajnie, żeby te trzy elementy budowały, powiedzmy, 100% treści, które publikujecie. Oczywiście podział tych treści nie musi być 33, 33, 33. Każdy z Was będzie miał trochę inne podejście, będzie się czuł lepiej i mocniej w jednym obszarze albo w dwóch, niekoniecznie we wszystkich trzech. Dlatego to jest bardzo indywidualna sprawa. Ale fajnie, żebyście publikowali tematy na temat tego, co się dzieje w branży. I tutaj zawsze moja rada jest też taka, i o tym też pisze LinkedIn, żebyście wypracowali sobie jakiś punkt widzenia na temat waszej branży, który jest trochę w kontrze do tego, co inni mówią. Dlaczego? Bo jeżeli będziecie powtarzać te same frazesy i te same puste zdania, które powtarzają wszyscy, to nie będzie impulsu do interakcji. Wyprowadźcie sobie jakieś inne spojrzenie na temat tego, co się dzieje w branży i uczyńcie z tego wasz znak rozpoznawalny. Podam wam przykład. Swego czasu rozmawiałem z Michałem Sadowskim, który jest założycielem Brand 24. I w trakcie wywiadów, które prowadziłem przy okazji wydarzenia międzynarodowej konferencji, którą przygotowywałem, zawsze zadawałem uczestnikom i moim rozmówcom to samo pytanie. I to pytanie było po angielsku i ono brzmiało mniej więcej tak: What is the biggest misconception about your industry? Czyli jakie jest najbardziej błędne przekonanie na temat branży, którą reprezentujesz? Michał Sadowski, sprawdźcie sobie stronę Brand24, to jest narzędzie do monitorowania mediów społecznościowych. Michał Sadowski, zgodnie oczywiście z tym, jaką firmę reprezentuje, powiedział, że największe błędne przekonanie na temat mediów społecznościowych jest takie, że media społecznościowe służą do mówienia. Otóż nie, według niego media społecznościowe to jest doskonała platforma do słuchania. No, taką firmę reprezentuje, reprezentuje firmę, która robi monitoring sieci. Natomiast to jego podejście to jest element wyróżniający. Ja chciałbym, żebyście mieli swoje własne podejście trochę w kontrze do branży, niezależnie od tego, czy jesteście w branży produkcyjnej, mediowej, farmaceutycznej, w bankowości, w FMCG czy w marketingu. Znajdźcie sobie coś, co jest waszym motywem przewodnim i na temat tego wypowiadajcie się. Jeżeli będziecie mówić o produktach, no to oczywiście jak robić rzeczy, najlepsze praktyki i najlepsze strategie. Jeżeli będziecie mówić o rzeczach organizacyjnych, to wypowiadajcie się oczywiście na temat kultury w organizacji, w jaki sposób rozwijać talenty, bo rzeczy związane z pracą to nie jest żadna nowość, są jednymi z najciekawszych tematów na LinkedIn. Czyli thought leadership, przywództwo, jeśli chodzi o myślenie i wizję, trzy tematy: branża, produkty i rzeczy związane z organizacją. To są te trzy najważniejsze obszary, które powinny Was interesować. Proste zadanie, zastanówcie się, który z nich najbardziej Wam pasuje. W ten zainwestujcie najwięcej czasu, pozostałe potraktujcie jako uzupełnienie. I krótka porada albo dodatkowy tip ode mnie, którego tutaj nie ma, a który zawsze bardzo dobrze działa, to jest taki: jeżeli jesteście na jakimś wydarzeniu, wybieracie się na jakieś wydarzenie, które jest znane w Waszej branży, to macie szansę na co najmniej trzy dobre, jakościowe wpisy. Jeden przed, jedziecie na wydarzenie, jeden w trakcie, jesteście na tym wydarzeniu, piszecie na bieżąco na temat tego, co się tam dzieje, i jeden wpis po, czyli jesteście już po wydarzeniu i piszecie krótkie podsumowanie. Robię relatywnie dużo projektów z branżą marketingową. Ostatnio duże wydarzenie to były targi Dimexco w Niemczech. I tutaj moja porada zawsze była taka: przed jedziesz i piszesz, czego się spodziewasz, jakie są Twoje oczekiwania, w jaki sposób myślisz, że branża się rozwinie, co może Cię zaskoczyć w trakcie tych targów. Jesteś na miejscu, napisz kilka zdań na temat tego, co się tam dzieje, co Cię najbardziej zainspirowało, a co Cię najbardziej zasiodło.
Wracasz, piszesz krótkie podsumowanie na temat tego, jakie są najciekawsze rzeczy. Możesz się oczywiście odwołać do pierwszego posta, w którym piszesz, jakie, czy pisałeś, jakie były Twoje oczekiwania. Ważne jest to, żeby te publikacje były w okresie tygodnia przed i do maksymalnie 3-4 dni po. Dlaczego? Bo wtedy te treści będą miały największą siłę zaangażowania, bo inni ludzie będą się chcieli dołączyć. No jeżeli opublikujecie, że byliście na wydarzeniu, które miało miejsce miesiąc temu, marna jest szansa, że ktokolwiek wejdzie z wami w interakcję. Czyli podejście do bycia liderem w branży, publikowanie ciekawych treści, dlaczego to jest ważne, o tym za chwilę. Branża, industry, produktowe rzeczy strategiczne i porady, jak robić rzeczy i rzeczy związane z organizacją i zarządzania talentami. No jeżeli jesteście na poziomie menedżerskim w górę, no to już wiecie, że zespół to jest najważniejszy wasz zasób. Każdy z nas ma ogromne problemy i wyzwania dotyczące rekrutacji ludzi, rozwoju ich, budowania ich kariery. Podzielcie się swoimi doświadczeniami i tymi pozytywnymi, i tymi negatywnymi. To zawsze daje wartość innym ludziom. Dobrze, czyli wiemy już, że nie ma większego znaczenia, bo te zasady, one są oczywiście przygotowane przez LinkedIn, ale one doskonale się też sprawdzają na Google Plus i na Yammerze. Czyli wiemy, że tutaj już nie ma większych różnic, jeśli chodzi o specyfikę pracy, oprócz prywatności. Te tematy są bardzo ważne. Wydarzenia dokładnie tak samo działają we wszystkich sieciach społecznościowych. A tutaj jeszcze najnowsze badania na temat tego, jakie są najciekawsze tematy dla użytkowników LinkedIn, możecie sobie zobaczyć, że to jest bardzo pokrewne do tego slajdu, który pokazywałem przed chwilą. Możecie sobie zobaczyć, jakie są najciekawsze elementy, takie, które ludzie najbardziej doceniają na LinkedIn. Tutaj już macie podane to w sposób bardziej szczegółowy. Pomyślcie o tym, patrząc na te słupki, który z tematów wam najbardziej leży i po prostu przygotujcie treści, które mogą być wartościowe dla innych ludzi. Doskonale. Ostatni element, o którym chciałem wam dzisiaj opowiedzieć, to jest zasada 99.1. Bodajże w roku 2006 powstało takie badanie, które pokazuje zaangażowanie ludzi w społeczności w internecie. I ten podział 99 i 1 to są procenty. Te procenty są prawdziwe od samego początku, kiedy powstał internet, kiedy były grupy dyskusyjne. Ja swego czasu byłem DJ-em i bardzo mocno się udzielałem na grupie pl.rec.muzyka.techno. I jakby ten adres mówi cokolwiek ludziom, którzy chyba mają 40 plus lat, bo to trzeba było w odpowiednim czasie być w internecie, żeby korzystać z tych grup dyskusyjnych, ale ta zasada już wtedy funkcjonowała, funkcjonuje obecnie na Facebooku, na LinkedIn, na wszystkich forach. I tak wygląda podział aktywności. Na dole macie link do badania z 2006 roku. I tutaj jedna uwaga, bo jakby chciałbym od razu zneutralizować wszystkie komentarze i posty, że to nie jest 99,1, tylko 94, 5,1 albo 85, 14, 3. Jakikolwiek inny tutaj podział procentowy jest możliwy, chodzi o główną zasadę. 90% ludzi to są lurkers, to są ci ludzie, którzy tylko i wyłącznie oglądają treści, nie wchodzą z nimi w żadne interakcje. 9% to są contributors, czyli ludzie, którzy w jakikolwiek sposób dodają swój udział. To może być like, to może być komentarz, to może być udostępnienie. Tylko 1% to są heavy contributors, czyli ci ludzie, którzy produkują treści. Czyli 90% akcji wychodzi, czy tam publikacji wychodzi tylko od 1% użytkowników. I tutaj wasze zadanie, jako ludzi, którzy chcą dobrze i skutecznie budować swoją markę osobistą, to jest oczywiście dołączenie do tego 1% ludzi, którzy produkują treści. Ale bardzo często jest tak, że w dłuższych okresach czasu nie mamy po prostu przestrzeni na to, żeby produkować treści. To jest OK. Wystarczy, że wyjdziecie z tych 90% ludzi, którzy oglądają i nic nie robią, do tych 9%, którzy udostępniają, lajkują i komentują. I wasza widoczność wewnątrz i na zewnątrz organizacji, wasza widoczność w mediach społecznościowych drastycznie wzrośnie. Czyli nie chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie produkować treści.
Spójrzcie też na to, co możecie skomentować, co możecie zalajkować, co możecie udostępnić z krótkim komentarzem, bo w ten sposób budujecie swoją widoczność. Czyli zadanie dla Was to jest przejście z 90% ludzi, którzy nie robią absolutnie nic, na te 10%, idealnie na ten jeden, który publikuje treści, ale jeżeli nie macie na to w określonym przestrzeni czasowej miejsca, żeby publikować, żeby przygotować jakikolwiek materiał, przynajmniej dajcie te 9%, czyli udostępnijcie, zalajkujcie i skomentujcie. Dlaczego? Bo to będzie korzystne dla wszystkich, to będzie korzystne dla Was i to będzie też korzystne dla mnie, jeżeli znajdziecie jakiś ciekawy artykuł i go udostępnicie, skomentujecie albo zalajkujecie, to jest większa szansa, że on też dotrze przed moje oczy i będę miał szansę się z nim zapoznać. Czyli lekcja dla Was 99.1. Ona działa dokładnie tak samo na Yammerze, tak samo dokładnie na Google Plus, jak i na LinkedIn. Dajcie się zobaczyć. Wszyscy ludzie, z którymi miałem zaszczyt pracować nad ich markami osobistymi, znają tę zasadę. No wszyscy, może nie wszyscy, ale zdecydowana większość jest w tym 1%, która publikuje, natomiast wszyscy wchodzą do tych 9%, które udostępniają, komentują albo przynajmniej lajkują treści innych ludzi, bo to też będzie powodowało zwiększenie waszej widoczności. No i tutaj jest ukryty na LinkedIn sekret, największy sekret mediów społecznościowych, jak być bardziej widocznym. Te trzy akcje, które są pod dobrymi treściami: like, comment albo share. Od razu się rodzi pytanie: dobrze, no to skąd mam brać te treści? Wystarczy polubić albo dołączyć do swojej sieci ciekawych ludzi, ciekawe profile, i od razu macie pełny rezerwuar genialnych informacji, którymi możecie podzielić się z innymi ludźmi, którzy dobrze robią im, a także budują wasz wizerunek, bądźcie przynajmniej w tych 9%, które to robią. Dlaczego? Bo to będzie korzystne dla każdego z nas. Chcecie większej widoczności? To tutaj jest instrukcja. Wyjdźcie z mi, odwróćcie tę literkę tak, żeby to było we. Zastanówcie się, co możecie zrobić tak, żeby nam wszystkim było lepiej, bo to jest najlepszy sposób na to, żeby być widocznym, skutecznym i też docenianym w mediach społecznościowych, bo jeden z paradoksów marki osobistej jest taki, że marka osobista nie jest o Was, tylko jest o tym, co jesteście w stanie dać innym ludziom, co jest ciekawe i co jest wartościowe. Podsumowując, LinkedIn versus Yammer versus Google Plus. Na poziomie funkcjonalności i zasad nie ma większych różnic. Te same mechanizmy możecie zastosować we wszystkich tych mediach społecznościowych, czy na wszystkich tych portalach społecznościowych. Oczywiście różnica jest na poziomie dostępu do informacji, natomiast te zasady, których ja uczę, funkcjonują bardzo dobrze na każdym z tych portali. LinkedIn Thought Leadership. Pamiętajcie o tym, że są trzy główne obszary, które są ciekawe, interesujące dla innych ludzi, które zawsze są dobrze cenione i zawsze są doceniane przez ludzi, czyli podejście wasze do branży. Najlepiej wątrze, żebym wiedział, z czym was mogę kojarzyć i co jest waszym przesłaniem. Rzeczy produktowe, strategie, porady, jak robić różne rzeczy, najlepsze praktyki. Podejście do zarządzania ludźmi, kultury organizacyjnej i do rozwoju talentów. To jest temat, który coraz bardziej jest ciekawy, interesujący, fascynujący. Coraz więcej ludzi będzie poszukiwało porad w tym obszarze. I zasada 99.1. Nie bądźcie w tych 90% lurkers, czyli tych, którzy oglądają, bądźcie w tych 10% ludzi, którzy mają wkład w to, żeby sieć społecznościowa, portal społecznościowy zyskiwał na znaczeniu. I wracając do tego pierwszego pytania, myślę, że teraz dla Was jest chociaż czuć jaśniejsze, że to pytanie nie do końca jest słuszne, jak być widocznym wewnątrz organizacji. Ja bym zawsze zadawał pytanie, co mogę zrobić, żeby być w ogóle widocznym, bardziej ciekawym, adekwatnym, bardziej wspierającym, dającym lepsze treści, lepsze zaangażowanie, wchodzącym w interakcję, wchodzącym w dyskusję, bo wtedy będziecie mieli efekt zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Jeżeli obawiacie się, że wasza widoczność na zewnątrz, czy wasza obecność na LinkedIn może być źle postrzegana przez firmę, to jakby moja filozofia i moje twierdzenie zawsze jest takie, że to pracownicy najlepiej budują markę pracodawcy, więc
Wasza widoczność i Wasza aktywność na LinkedIn i w innych mediach społecznościowych poza firmą jest tak naprawdę dobrą robotą zarówno dla Was, bo buduje Wasz wizerunek, jak i dla Waszej firmy, bo reprezentujecie daną organizację. Więc ja zawsze będę namawiał firmy do tego, żeby wspierały swoich pracowników w ich aktywnościach w mediach społecznościowych. Bo my wszyscy bardzo dużo inwestujemy pieniędzy, czasu i zasobów do tego, żeby mieć piękne strony, piękne treści na oficjalnych profilach, profile na portalach społecznościowych, jeździmy na targi, bierzemy, oczywiście wzmacniamy swoje procesy rekrutacyjne, a na pytanie, w jaki sposób wzmacniamy swoich własnych pracowników, żeby lepiej reprezentowali naszą firmę na zewnątrz, zazwyczaj jest głucha cisza. I moim zdaniem to jest największy wkład, największy zysk dla firmy to będzie zainwestowanie w to, żeby pracownicy byli bardziej widoczni w mediach społecznościowych i żeby przy okazji budowania swojej marki osobistej budowali też markę pracodawcy. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za Waszą uwagę i za Wasz czas. Jeżeli chcecie poznać głębiej któryś z tych elementów, albo chcecie się zastanowić, albo dowiedzieć, w jaki sposób skutecznie budować sobie na przykład plan komunikacji w oparciu o LinkedIn Thought Leadership, albo jak jeszcze lepiej wykorzystać tę zasadę 99.1, dajcie znać. Wszystkie rzeczy są omawiane w trakcie moich spotkań i moich szkoleń. Jeżeli będziecie potrzebowali wsparcia i informacji, bardzo chętnie się podzielę tymi rzeczami z Wami na Facebooku, na LinkedInie, w każdym innym medium społecznościowym. Jeżeli ten materiał był dla Was wartościowy, dajcie znać. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, albo się z czymś nie zgadzacie, albo macie inne przykłady, bardzo chętnie je usłyszę. Dołączę do swojego materiału i podzielimy się tymi rzeczami ze wszystkimi innymi ludźmi, których temat interesuje. No, a teraz idźcie, zróbcie dobrą robotę i zróbcie tak, żeby inni ludzie poczuli się ważni. Pamiętajcie, żeby zamienić to na to mi, ja, na we, na my, bo wtedy wszystkie rezultaty i efekty większej widoczności w mediach społecznościowych przyjdą w sposób naturalny. Dzięki za wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Abe. Cześć.